Kim był Michał Gorbaczow? O takich pytań to mi nie zadawajcie. Okej, dziękujemy bardzo. Kim był Michał Gorbaczow? No, to poległeś mi w sedwenie. Nie wiem. Dzięki. Nie znam, bo nie jestem długo w Polsce. O nie, Gorbaczow? Nie pamiętam. Nie pamiętam, zestresowałam się. Kamera mnie stresuje. Sorry, ale jakoś tak. Gorbaczow? Nie mam pojęcia. Słucham? Nie wiem. O nie. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Michał Gorbaczow, ciężkie pytanie w zasadzie, bo to jest tak na dobrą sprawę na pewno postać historyczna, która w jakimś sensie zasłynęła, no ale nie chciałbym się zbytnio wypowiadać, bo osobiście nie jestem, można powiedzieć, jakimś obserwatorem tejże postaci, nie miałem, można powiedzieć, do czynienia z tą postacią. Kim był Michał Gorbaczow? Gorbaczow! Ho, ho. Nie mam pojęcia. To był prezydent Rosji, czy raczej chyba Związku Radzieckiego, tak? Wtedy jeszcze. Ale na mój pogląd, że Gorbaczow był nie samy kiepski polityk, nie samy kiepski. Gorbaczow to chyba był jakimś politykiem rosyjskim, czy też radzieckim. Okay. Ostatnio ZSRR. A powiesz mi, kim był? Był sekretarzem, był naczelnym partii komunistycznej w ZSRR, był ostatnim liderem Związku Radzieckiego, który doprowadził do... Ten, co umarł dzisiaj? Tak. Dobra, to już wiem, kto to jest. Okej, dzięki.